W dzisiejszym klubotygodniku o tym, że nikt nie spodziewał się apokalipsy. W książce pod tytułem Cywilizacja szkocki historyk Niall Ferguson rozważa, w jaki sposób mogłaby upaść cywilizacja zachodnia. Pisze, że ta perspektywa, którą często przyjmujemy, że cywilizacje się rodzą, później stopniowo rosną, dochodzą do swojego złotego wieku, potem następuje etap degeneracji i wreszcie upadek, to jest błędna perspektywa, bo przyjęta przez historyków post factum. To dopiero oni, analizując, mogą powiedzieć, że prawdziwy proces prowadzący do wybuchu I wojny światowej zaczął się, kiedy Bismarck zjednoczył Niemcy w latach 70. XIX wieku. Tak naprawdę dla ludzi żyjących w 1914 było to ogromnym zaskoczeniem. To historycy gospodarczy mogą dzisiaj mówić, że upadek Związku Radzieckiego był procesem widocznym już dużo, dużo wcześniej. Tak naprawdę dla analityków amerykańskich wywiadu jeszcze w latach 80. było jasne, że Związek Radziecki zostanie z nami przynajmniej do końca XX wieku i dziś dopiero możemy powiedzieć, jak bardzo się pomylili. W związku z tym Ferguson wysuwa wniosek, że upadek cywilizacji zachodniej czy wszelkie tego rodzaju procesy rozpadu mogą tak naprawdę okazać się bardzo niespodziewane i bardzo szybkie. A to wszystko wskutek tak zwanych czarnych łabędzi. Czarny łabędź to pojęcie wprowadzone do dyskusji przez Nassima Taleba kilkanaście lat temu w książce pod tym właśnie tytułem. Oznacza ni mniej, ni więcej tylko takie zdarzenie w historii, którego nikt się nie spodziewał, żaden plan i prognoza go nie uwzględniała, a to, że się pojawił, powoduje, że bieg tej historii ulega radykalnej zmianie. Na przykład tak się wydarzyło 11 września, kiedy dwa samoloty uderzyły w wieżę World Trade Center i później już nic nie było takie samo. Nikt tego wcześniej nie przewidział, a zmiany wynikające z tego były ogromne. Dlaczego o tym mówię? Bo wydarzenia ostatnich tygodni przyniosły być może jeden z największych przełomów w historii najnowszej. W ciągu zaledwie kilku tygodni skumulowały się aż trzy kryzysy, które zmierzają teraz w naszym kierunku. Pierwszy na skalę globalną już jest u bram, drugi być może za chwilę do nas dotrze, wciąż jeszcze szacujemy jego skalę i trzeci jak na razie w zarysie pojawił się gdzieś u naszych granic, tym niemniej skumulowany z pozostałymi dwoma może uderzyć w nas bardzo mocno. Po pierwsze oczywiście koronawirus. Niewiele nowego mogę dodać do tego, co już zapewne wiecie i co słyszycie z różnych źródeł o tym, w jaki sposób ta epidemia się rozprzestrzenia. To, na co chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę, to ewentualna skala tego, jaki ta epidemia może przyjąć rozmiar. Dzisiaj też oczywiście jeszcze wciąż tego nie wiemy, natomiast w ostatnim czasie pojawiło się kilka szacunków, które naprawdę robią wrażenie. Po pierwsze Niemcy, epidemiolodzy niemieccy szacują, że nawet 60-70% populacji tego kraju może zostać dotkniętych tą nową chorobą. Później wyciekły, czy pojawiły się informacje amerykańskie, w których z kolei amerykańskie CDC szacowało, że nawet do 240 milionów Amerykanów może być dotkniętych koronawirusem, a śmiertelność może sięgnąć nawet 2 milionów obywateli. W końcu całkiem niedawno wyciekły informacje brytyjskiej służby zdrowia, gdzie pojawiają się szacunki dotyczące 80% populacji brytyjskiej i znowu śmiertelność na bardzo wysokim poziomie, prawie 500 000. W tym wydaniu brytyjskim szokujący może być też czas, który przewidują jako czas trwania epidemii, bo oni mówią nawet o roku. Być może dopiero na wiosnę 2021 udałoby się ten problem zażegnać. I to właśnie ta skala powoduje, że pierwszy z tych kryzysów może być naprawdę ogromny i dotkliwy. Dlatego teraz kluczowe stało się ograniczenie skali tej epidemii, dlatego rządy poszczególnych państw przyjęły szereg ograniczeń, zamykając granice swoich państw, zamykając sklepy, zamykając placówki edukacyjne, zamykając stadiony sportowe, czy ograniczając spotkania pomiędzy ludźmi do 50 osób. Wszystkie te środki zapobiegawcze oczywiście mogą przez jakiś czas funkcjonować, mówimy o tygodniach, może miesiącach, ale jeżeli dojdzie do tego, co pojawiło się w scenariuszu brytyjskim, czyli nawet do roku przerwy pod takimi obostrzeniami, no to nieuchronny stanie się kolejny kryzys, który już w tej chwili jest na horyzoncie. Kryzys gospodarczy. Wciąż nie możemy oszacować jego skali, ale coraz trudniej mieć wątpliwości, że on w ogóle nastąpi. Widać to bardzo dobrze po notowaniach na giełdach. Giełda w Nowym Jorku trzykrotnie musiała się ostatnio zamknąć po tym, jak inwestorzy w błyskawicznym tempie wyprzedawali aktywa, no i trzeba było po prostu tę możliwość ograniczyć, żeby nie doszło do jakiegoś spektakularnego krachu. Problemy gigantów to jedno. Spadają ich wyceny giełdowe, spada ich sprzedaż, bo ludzie bardziej ostrożnie wydają swoje środki, czy wreszcie pojawiają się problemy w produkcji, ponieważ na przykład nie docierają części
części z Chin. Ale ekonomiści przypuszczają już teraz, że grupą, którą bardzo dotknie obecny kryzys, mogą być mali przedsiębiorcy, restauratorzy, sklepikarze, ci, którzy na skutek tych ograniczeń, które zostały wprowadzone, nie będą mogli w normalny sposób prowadzić swoich biznesów i może to ich doprowadzić do bankructwa, do braku płynności, a więc nie będą spłacać swoich kredytów, albo do zwolnień pracowników, może więc skoczyć bezrobocie. Problemy będą mieli też indywidualni ludzie, którzy na przykład pracują na umowach niegwarantujących im wynagrodzenia w momencie, kiedy nie pracują. I w związku z tym przez kilka tygodni, a może kilka miesięcy będą odcięci od możliwości zarabiania kolejnych środków. I ten kryzys na bardzo niskim poziomie może się przełożyć właśnie na przykład na brak spłaty kredytów, co z kolei uderzy już w największe banki i w całą gospodarkę. Sytuację pogorszyła jeszcze wojna o cenę ropy naftowej pomiędzy Rosją a krajami arabskimi. Do niedawna ta grupa dogadywała się co do tego, jak wysoka powinna być produkcja tego surowca i w związku z tym regulowała rynkowe ceny. Ale ponieważ doszło do konfliktu, Arabia Saudyjska zdecydowała się wypuścić o wiele więcej ropy na rynek, żeby obniżyć gwałtownie cenę tego surowca i w ten sposób odegrać się na Rosji, która nie chciała współpracować. To rzeczywiście się stało, cena za baryłkę ropy spadła już poniżej 30 dolarów i to będzie generować kolejne wstrząsy na rynkach. No bo przypomnijmy, same wahania, duże wahania na rynku ropy naftowej potrafiły w przeszłości wyzwolić duże kryzysy, a tutaj mamy jeszcze szereg innych czynników. Obydwa kryzysy, które opisałem do tej pory, mają charakter globalny. Trzeci, o którym chciałbym powiedzieć, jak na razie dotyczy tylko Europy, a konkretnie Europy Południowej, do której już teraz dotarli pierwsi uchodźcy. Tak, bo kryzys, o którym chcę powiedzieć, to jest kryzys uchodźczy, który być może znowu przybierze na sile, a wszystko za sprawą działań wojennych w Syrii. Tam reżim Asada stara się podporządkować sobie całe terytorium kraju i w związku z tym zmniejsza tak zwaną strefę deeskalacji, w której do tej pory przebywało 2 miliony Syryjczyków, emigrantów wewnętrznych. Oni w momencie, kiedy nie będą mieli wyboru, mogą przez Turcję ruszyć do Europy, a Erdoğan już straszy, że pozwoli im do Europy przejść. Wszystko ze względu na to, że Unia Europejska nie wywiązała się do końca z porozumienia z Erdoğanem z 2016 roku i teraz turecki przywódca próbuje niejako zaszantażować Europę, by uzyskać dla siebie większe korzyści, ale też żeby uniknąć sytuacji, kiedy to nowa fala uchodźców, licząca być może miliony osób, zatrzyma się w Turcji i będzie dalej destabilizowała sytuację w tym kraju. Dla Unii Europejskiej to będzie moment próby, bo nie jest gotowa na nową falę uchodźców. Dla wszystkich przywódców jest jasne, że Willkommen Kultur z 2015 i 2016 roku nie może się powtórzyć. Druga taka fala uchodźców na nowo zdestabilizowałaby europejską scenę polityczną i wyniosła ruchy radykalne. Ale z drugiej strony Europa nie ma dobrej odpowiedzi, nie powstały żadne nowe procedury. W związku z tym pozostaje reakcja taka, jaką dziś widzimy na wybrzeżach Grecji, a więc armatki wodne, gumowe kule czy taranowanie łodzi. Niestety, na razie mówimy o kryzysie na małą skalę. Jeżeli to będą miliony ludzi, najprawdopodobniej zobaczymy obrazki, które wstrząsną międzynarodową opinią publiczną, bo będą wiązały się najprawdopodobniej z łamaniem praw człowieka. Potencjalnie każdy z tych kryzysów może spowodować, że wywrócą się sytuacje polityczne w poszczególnych państwach, może w całej Unii Europejskiej, może dojdzie nawet do jakiegoś wstrzymania obecnego globalnego systemu. A co jeżeli one się skumulują? Co jeżeli w trakcie jednego roku dojdzie rzeczywiście do epidemii, która będzie długotrwała i będzie kosztowała życie milionów obywateli, paraliżując jednocześnie normalne życie wewnątrz państw? Co jeżeli kryzys gospodarczy, który nadejdzie, okaże się mocniejszy niż ten z lat 30. ubiegłego wieku? Co jeżeli na to dołoży się fala uchodźców, która niepowstrzymana może skutkować następnymi ruchami ludności, która zobaczy, że możliwość dostania się do Europy została właśnie otwarta? Nałożenie się tych trzech zjawisk może spowodować, że system światowy, jaki znamy w tym momencie, ulegnie być może nawet zniszczeniu. I dlatego uważam, że po pierwsze warto spojrzeć na to, co pisał Ferguson o możliwości upadku cywilizacji zachodniej, a po drugie warto, jeżeli nawet te czarne scenariusze się nie spełnią, być rozważniejszym, biorąc kredyt na 30 lat i prognozując, jak może się sytuacja rozwinąć. Bo podejrzewam, że 3 miesiące temu, kiedy każdy z nas odpalał petardy i pił szampana, nikt nie spodziewał się, że rok 2020 będzie tak znacząco odbiegał od tego, co widzieliśmy w 2019.